Czcigodny księże arcybiskupie Wiktorze, drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusa, którzy zaszczyciliście naszą diecezję i to szczególne miejsce duchowej mocy, umiłowani siostry i bracia. Ostatnie lata życia świętego Stanisława Kostki są dobrze udokumentowane. Dostrzegamy, że jest ustawicznie w drodze. Poszukuje, pragnie zrealizować swoje powołanie, równocześnie realizuje ideał doskonałości ewangelicznej. Ma w sobie wielkie pragnienia. Wydaje się, że my także mamy wielkie pragnienia, pielgrzymując w Kościele i poprzez naszą działalność, zwłaszcza programowanie, chcemy widzieć Kościół doskonały, piękny, nieskazitelny, który będzie realizował się tu i teraz. Równocześnie dostrzegamy, że ten doskonały obraz, czy doskonała wizja Kościoła spotyka się z wielkimi wyzwaniami teraźniejszości i staje się czasem mocno przerysowana. Ewangelia ukazuje nam dziś świętą rodzinę także pielgrzymującą do Jerozolimy na święto Paschy. Jest to wymowny i ponadczasowy obraz drogi, jaką przemierzają również współczesne rodziny, rodziny chrześcijańskie i cała wspólnota Kościoła. Wędrujemy przez przestrzeń i czas drogami zbawienia, usiłując podejmować wyzwania, jakie przed nami się stawia, czy jakie pojawiają się ustawicznie na drodze życia Kościoła, Kościoła także w Polsce. W pielgrzymowaniu świętej rodziny dostrzegamy istotny obraz misji Kościoła. Jest nim wprowadzanie w przestrzeń wiary i praktyk religijnych. Dokonuje się to nie tylko przez nauczanie, ale także poprzez towarzyszenie w drodze. Papież Franciszek często używa właśnie tego wyrażenia towarzyszenie, towarzyszenie innym, by mogli wejść w głębszą relację z Bogiem. Patrząc na sytuację naszego duszpasterstwa w kontekście dzisiejszej Ewangelii, dostrzegamy, że bardzo ważnym jest zadaniem dzisiaj wprowadzanie dzieci i młodzieży w przestrzeń wiary na wzór Jezusa wędrującego ze świętą rodziną do Jerozolimy. Nie jest to łatwe zadanie. Dostrzegamy, że często dzisiaj rodzice nie podejmują tego wysiłku. Usiłujemy iść w przeciwnym kierunku. Podejmujemy różne wyzwania duszpasterskie, aby przez dzieci i młodzież dojść do niewierzących rodziców czy rodziców z osłabioną wiarą. Wiemy jednak, że to rodzice są źródłem przekazywanej wiary, tradycji i nikt nie może ich w tym zastąpić. Trzeba więc rodzicom pomóc w realizacji tego bardzo ważnego zadania. Przejawem takiej pomocy jest między innymi fachowo przygotowane i prowadzone duszpasterstwo adresowane do rodzin, wykorzystujące też całe bogactwo, dziedzictwo, jakim dysponuje Kościół. Popatrzmy na piękno i kunszt tej świątyni, zwłaszcza ambona, ale nie tylko. Gdybyśmy weszli głębiej w korytarze, w przestrzeń klasztorną, to mamy tutaj całą historię Polski, ale równocześnie niemal całą historię Kościoła. Olbrzymie bogactwo zbiorów, które tutaj się znajdują, przede wszystkim jednak duchowości, która jest spuścizną świętej matki Kingi. Bez wątpienia
to miejsce oddziałuje na człowieka i pomaga mu na drodze wiary. Przekraczając próg tej świątyni, ci wszyscy, którzy tutaj wchodzą, zaczynają obcować z wielkim dziedzictwem duchowym i kulturowym Kościoła. Jesteśmy w sytuacji, kiedy zastanawiamy się, czy dokonać zerowania w Kościele, jak gdyby rozpocząć wszystko od nowa, jest taka olbrzymia pokusa, czy też wykorzystać potężne dziedzictwo i religijne, i duchowe, i szkół teologicznych, i szkół duchowości, całe bogactwo intelektualne Kościoła, które zostało wypracowane przez 20 wieków zmagania się z różnymi wpływami kulturowymi, intelektualnymi, zagrożeniami, gdzie jest ta potężna mądrość Kościoła. Czy odrzucić to, czy wprowadzić w duszpasterstwo, czy wzmocnić, przenieść w nową rzeczywistość, w nowe wyzwania. Z pewnością młodego Jezusa świątynia musiała ogromnie fascynować. Była dla Niego małym symbolem nieba. Dom Ojca był Jego domem i w nim czuł się jak u siebie. Dzieci są niezwykle otwarte na ujmujące piękno przestrzeni wiary, wyrażające się w celebrowanej liturgii, w nabożeństwach, tradycji pobożnościowej, świątyniach przyozdobionych ołtarzami, rzeźbami i różnymi symbolami religijnymi. To wszystko w jakiejś mierze oddziałuje również na każdego człowieka, który zaczyna poznawać z bliska, jak wieloraka i obfita jest przestrzeń życia religijnego. Ewangelia zaznacza, że dorastający Jezus czynił postępy w mądrości i w łasce w latach u Boga i u ludzi. Jego rodzice, krewni, sąsiedzi, środowisko, synagoga, cykl religijnych wydarzeń, codzienna nauka, praca oraz sama natura, która go otaczała, to wszystko miało wkład w kształtowanie i rozwój ludzkiego intelektu i woli Jezusa. Tak wiele w jego późniejszym nauczaniu, zwłaszcza w przepięknych przypowieściach, zostało zapożyczone ze świata, w którym uprzednio mieszkał i dorastał. Trzeba, abyśmy w naszych działaniach duszpasterskich wykorzystali umiejętnie również owo wielkie dziedzictwo duchowe, kulturowe, bogatą tradycję, jaką dysponuje Kościół, przenosząc ją w rzeczywistość tu i teraz. Drodzy siostry i bracia, druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę na kanwie dzisiejszej Ewangelii, a także życia patrona dnia dzisiejszego, świętego Stanisława Kostki, to kwestia dorastania i budowania także własnego światopoglądu, osiągania własnego celu życia. Na pytanie Maryi: Synu, czemuś nam to uczynił, czemu nas opuściłeś, czemu wyruszyłeś własną drogą, Jezus odpowiada: czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Są to pierwsze słowa Jezusa zapisane w Ewangelii i potwierdzają one stopniowe rozchodzenie się Jego dróg i dróg Jego rodziców. Podobnie nieuchronnie rozchodzą się drogi każdego rodzica i dziecka, które w pewnym momencie obiera swój własny kierunek życia i trzeba mu na to pozwolić przy jednoczesnym stałym towarzyszeniu rodzicielskiego serca. Mamy świadomość tego, że Kościół się zmienia. Kościół także w Polsce rośnie, dorasta. Może jest to wiek buntowniczy i trzeba, wydaje się, mocniej zauważyć rolę świeckich. Ich obecność, ich głos, współpracę, którą możemy z nimi podjąć. To jest zauważalne, dostrzegalne. Proszę zobaczyć Kościół 50 lat wstecz.
ministranci i lektorzy. A dzisiaj w Polsce to są setki, może nawet tysiące różnych grup, stowarzyszeń. To jest potężny wysiłek Kościoła, ale właśnie takie są czasy. To jest Kościół, który dorasta, który się buntuje, który wymaga odpowiedzi, który wymaga zaangażowania także osób świeckich. To jest ważne dla nas, abyśmy sobie uświadomili. Maryja, święty Józef zaakceptowali tutaj tą wolność Jezusa, jego decyzję. Rodzice świętego Stanisława Kostki nie zgodzili się do końca z tą jego drogą, z jego wizją swojego życia. Potrzebujemy w planowaniu, w projektowaniu, w tych programach, które realizuje Kościół, dobrej diagnozy, obiektywnej diagnozy, abyśmy nie żyli w iluzji własnego tylko może kapłańskiego czy biskupiego świata. Bo jeżeli nie będzie właściwej diagnozy, stworzymy programy, projekty, które będą iluzoryczne, które nie będą trafiać w rzeczywistość, ponieważ założenia są nie do końca realistyczne. Ta diagnoza nie do końca jest realistyczna. Stąd też o sile Kościoła zadecyduje bliskość. Bliskość i relacja do ludu Bożego, relacja pasterska. To jest sprawa dzisiaj zasadnicza. Sługa Boży, papież Jan Paweł I, zapytany jeszcze jako kardynał, co oznacza dla niego bycie dobrym pasterzem, odpowiedział: być dobrym pasterzem znaczy rozumieć, czego naprawdę potrzebują powierzone pasterzowi owce. I trzecia kwestia na kanwie dzisiejszej Ewangelii. Gdy rodzice Jezusa tracą go z oczu, kiedy on odłącza się od nich, to wtedy przeżywają lęk, naturalny lęk rodzicielski. Ich serca napełniają obawy, niepewność. Kościół w swojej historii powielokroć doświadczał i nadal doświadcza obaw i lęków. Co jest najpoważniejszym lękiem Kościoła, także dzisiaj? To przede wszystkim sytuacja, w której tracimy z oczu Jezusa. Z historią Jezusa, który odłącza się od rodziców, można by zestawić opowiadanie o Jezusie, który zostawia uczniów, by płynęli na drugi brzeg, a potem podczas burzy przychodzi do nich, by ich ocalić. Uczniowie żeglują samotnie w łodzi miotanej falami. Ogarnia ich strach oraz bezradność. Sytuacja spowodowana jest małą wiarą, brakiem bądź brakiem wiary, za co Jezus strofował Piotra. Dzisiaj szczególnie potrzebujemy ciepła ręki Chrystusa i Jego obecności w łodzi Kościoła. Ta obecność jest zawsze, ale nie zawsze może jest do końca spostrzegana. Potrzebujemy pokonania lęku i obaw, które dzisiaj narastają. Gdy patrzymy na statystyki Kościoła, możemy popaść w taki lęk. I możemy popaść w poddanie się pewnej deterministycznej wizji Kościoła. Bowiem wielu twierdzi, że Kościół w Polsce musi dokładnie przejść drogę kryzysową Kościoła na zachodzie Europy. Że musimy po prostu dokładnie ją odtworzyć. I wielka jest, widzę, satysfakcja biskupów z zachodu, jeżeli widzą nasze trudności. Wtedy im się potwierdza ich model, że nie zbłądzili, że to są procesy historyczne, które ich dopadły i dopadły Kościół inaczej tam, inaczej tu za żelazną kurtyną, gdzie siły się w inny sposób rozkładały i gdy widzą pewne porażki Kościoła w Polsce, te zewnętrzne, wtedy mają, można powiedzieć, dobre samopoczucie, że nie popełnili błędów, że to są procesy deterministyczne. Co jest ważne?
żebyśmy nie popadli w taki lęk i wycofanie się, Kościół, który jest w defensywie i który cały czas się broni. Ale właśnie przeskoczyć kilka kroków do przodu, a może nawet więcej, i uwierzyć, że niekoniecznie to musi być determinizm, który pochłonął Kościół na zachodzie Europy. My mamy jeszcze silny Kościół, mamy jeszcze mocne podstawy do tego, aby te procesy przebiegały inaczej, ale nie możemy się poddać lękowi i takiemu wycofaniu i tylko leczeniu ran, ale trzeba może wykorzystać nowe, które nadchodzi prawdopodobnie, wielkie zapotrzebowanie na duchowość. Może te nowe trendy, które się otwierają, są wielką szansą Kościoła tu i teraz. Drodzy bracia, drogie siostry, chciałem na zakończenie powiedzieć właśnie o tej nadziei, o tym dotknięciu ręki zmartwychwstałego Chrystusa, ale także o dotknięciu Chrystusa w świątyni jerozolimskiej. Gdy Maryja i święty Józef dotknęli ręki Chrystusa, gdy go zobaczyli w otoczeniu mędrców, uczonych w piśmie, uspokoili się i wyciszyli. Życzę nam wszystkim tego, abyśmy cały czas odczuwali ciepło dłoni Chrystusa w Kościele, także Chrystusa zmartwychwstałego. W sakramencie, szczególnie w sakramentach, szczególnie w sakramencie Eucharystii, w Słowie Bożym, kiedy słyszymy Jego głos, w działaniu Kościoła na różnych polach. Niech na tej drodze prowadzi nas Maryja, która cały czas odczuwała bliskość swojego Syna Jezusa Chrystusa i święci, którzy doświadczali Jego obecności na drodze pielgrzymiego życia. Amen.